Cześć Baranki, zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 1 do 7 lipca. Baranki. Król Buław i karta Pustelnika. Z jednej strony karty mogą chcieć Wam powiedzieć, żebyście się zastanowili nad podjęciem jakiejś decyzji. Jeżeli jest to bardzo ważna decyzja, no to faktycznie doskonale ją przemyślcie, przeanalizujcie, zastanówcie się, czy tego chcecie. Na przykład karty mówią o tym, że potrzebny Wam będzie jakiś spokój. Spokój, cisza na przemyślenie sobie czegoś, na zastanowienie się nad czymś. Może chodzić o jakiegoś mężczyznę ze żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. I tutaj też możliwe, że mogą to być kwestie finansowe, czyli zawodowe, nad którymi karty radzą się zastanowić, ale mogą tutaj być również kwestie romansów, flirtów, i tutaj również karty mówią, by się porządnie nad tym zastanowić, czego chcecie i czy chcecie iść w to, co tu się pokazuje. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 1 do 7 lipca, byczki. 8 monet i czwórka buław. Karty chcą Wam powiedzieć, no zdecydowanie, że ciężką pracą osiągniecie to, co chcecie. Osiągniecie sukces, osiągniecie zadowolenie, ale pokażcie się, że z tej strony właśnie takiego zaangażowania, ze strony właśnie takiej lojalności, pracy, mocnej pracy nad czymś, i to Wam pozwoli na stabilizację. Myślę, że zostaniecie docenieni, może jakaś nagroda, może jakaś premia, może po prostu pochwała jakaś od na przykład szefa. Natomiast myślę też, że możecie być jakoś, jeśli prowadzicie własną działalność, zadowoleni właśnie ze swojej pracy, z zaangażowania w tą pracę, w te projekty, które prowadzicie, w ogóle w swój biznes. No i to Wam daje poczucie stabilizacji, i to karty Wam mówią, że to warto robić, warto się angażować w coś. Warto nie zlecać komuś jakiejś pracy, tylko samemu wykonywać tą pracę. Zwracajcie uwagę na szczegóły również. No i myślę tutaj również, że jeśli chodzi o relacje, to też warto się angażować. Jeśli Wam na kimś zależy, no to starajcie się, pokażcie to, że Wam zależy, bo to Wam da takie poczucie bezpieczeństwa. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, karta siły i karta 8 buław. Bądźcie aktywni w tym tygodniu. Działajcie, rozwiązujcie trudne sprawy, bo warto. Tutaj też pokazują się kwestie jakichś flirtów, przelotnych znajomości, więc tutaj karty o tym też wspominają, że coś takiego może się dziać, ale tu może być dużo kontaktów. Kontakty, powiedziałabym, różnej natury tak naprawdę. Mogą być jakieś przygody, tak bym to określiła w cudzysłowie, ale również mogą być jakieś randki, spotkania. Tutaj może mogą być jakieś kwestie rozwiązywania jakichś trudnych rozmów, trudnych dialogów, no coś takiego, więc jeżeli jakieś no, trudności napotkacie, to sobie z nimi poradzicie. Karty mówią, że warto. Ale najważniejsze, wydaje mi się, że to jest ten pęd, że ta aktywność, byście nie byli bierni, byście tutaj działali, coś robili w kierunku, w którym chcecie coś osiągnąć. Więc tutaj również stawiajcie tak jakby jakieś, ja bym powiedziała, rozwiązywanie trudnych spraw, trudnych problemów, bo jesteście w stanie je rozwiązać. A więc również stawiajcie się, jeśli chodzi o jakieś, no, takie kwestie jakichś lęków na przykład, to również warto w tym tygodniu to załatwić. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Piątka buław i karta króla.
mieczy, powiem tak, walczcie o swoje w tym tygodniu. Mogą tu być kwestie jakichś rozstrzygnięć. Mogą tu być ważne sprawy urzędowe. Możecie mieć rozmowy z osobami oficjalnymi na stanowisku. To mogą być policjant, prawnik, to może być komornik, to może być urząd skarbowy, jakieś instytucje, osoby z instytucji jakichś na przykład publicznych, to mogą być urzędnicy, to mogą być rady, doradzanie się z kimś, możecie się nie zgadzać. W każdym bądź razie tutaj powiedziałabym, że może być tak, że karty chcą wam powiedzieć, byście się tutaj dopytywali, byście o swoje walczyli, byście się nie poddawali w jakiejś sprawie, w jakiejś kwestii, no i przede wszystkim argumentowali pewne rzeczy taką mądrością. Właśnie, być może doradźcie się kogoś, żeby móc wyjść cało z tej dyskusji, na przykład, bo tutaj pokazuje się jakaś dyskusja, kłótnia, może chodzić o jakieś sprawy oficjalne, o załatwienie czegoś. No i tutaj również, tak jak mówię, nie pozwólcie się zepchnąć na margines. Walczcie o swoje. No, może być tak, że będziecie walczyć właśnie z jakimiś urzędnikami, w sensie słownym, nie będziecie się zgadzać z jakimiś osobami, ale może być też tak, żebyście się po prostu doradzili kogoś i wtedy będziecie mieć lepsze pole manewru, tak? Więcej argumentów na przykład w jakiejś kwestii, w jakiejś sprawie. Starajcie się działać też rozumem, myśleć. Po prostu przy tych tutaj dyskusjach, przy jakichś argumentach, no to tutaj również, no przede wszystkim kierujcie się rozumem, logiką, analizą. No, dla niektórych może być jakaś walka o na przykład jakąś rozmowę kwalifikacyjną, czyli jakiś etat, więc no możecie mieć jakąś konkurencję. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy. Rycerz Kielichów oraz 9 Kielichów. Byście przyjęli jakąś ofertę, byście się nawet nie zastanawiali nad czymś. No tutaj pokazują się karty, które mówią o tym, że będziecie się cieszyć z czegoś, że coś Wam przyniesie szczęście, że być może na to czekaliście. Więc tu może być jakaś propozycja, no, tu może być jakaś nagroda, premia, tutaj może być jakieś zaproszenie gdzieś. No, może jakieś wspólne wyjście z przyjacielem, przyjaciółką, z kimś, co do kogo pałacie jakimś uczuciem. Więc tutaj zadowolenie. Karty mogą mówić, że możecie poznać kogoś w tym tygodniu, kogoś, no, na widok kogo będziecie się uśmiechać, a na widok kogo serce mocniej zabije, więc tutaj też jest możliwość zakochania się. Ktoś z Was może nie ukrywać pewnych rzeczy w tym tygodniu. Możecie się cieszyć po prostu z tego, co jest, tego, co macie, no i gdzieś tam pokazywać to światu. Nie będziecie ukrywać właśnie tego. Więc tutaj takie bardziej otwarte karty, wszystko raczej jasne i klarowne. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Czwórka mieczy oraz karta szóstki monet. Ja bym powiedziała, że chodzi o to, żebyście wykorzystali jakiś okres urlopowy, wykorzystali do jakichś działań, do no, takiego znalezienia złotego środku, balansu pomiędzy jakimiś sprawami waszymi. I tutaj może być tak, że karty zalecają wam na przykład spokój, urlop, jakiś wyjazd, może sanatorium, ale też mówią o tym, by ten czas wolny, jeśli będziecie go mieć, to byście właśnie spożytkowali na przykład poprzez pomaganie innym, i poprzez dzielenie się czymś, na przykład wiedzą, poprzez no, dawaniem z siebie czegoś, tak? Czyli na przykład byście pomagali komuś, byście jakoś tak, ja bym powiedziała, wolny czas spożytkowali. O, tak bym powiedziała, i karty tak jakby to mówią. Jeżeli nie macie jakiegoś urlopu, no to karty mówią, że w tym tygodniu może być tak, że troszeczkę gorzej się poczujecie, może troszeczkę samopoczucia będzie nie tak, może tutaj będziecie potrzebować właśnie jakiegoś
odpoczynku z tego powodu, ale tutaj karty też Wam mówią, że nawet jeśli będzie jakaś taka niedyspozycja krótka, no to i tak wykorzystacie dobrze ten czas. Do usłyszenia. Cześć. Cześć wagi, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy. Wagi 8, mieczy i 10 kielichów. Karty mówią, byście coś zobaczyli, byście się otworzyli na tutaj na jakieś kwestie negocjacji rozmów, na kwestie związane z rodziną, na kwestie związane na przykład z otoczeniem. Tutaj no, 10 kielichów to bardzo dobra karta. Ona mówi o wspólnym spędzaniu czasu, o harmonii, o tym, że ludzie się dogadują między sobą, że są bardzo szczęśliwi ze swojego, no takiego, że są z sobą, tak? Czy rodzina, że jest cała, że się tutaj są porozumienia. A 8 mieczy to jest karta, która jest taka kartą taką zamknięcia, nie dostrzega się czegoś. No i karty mówią Wam, żebyście w tym tygodniu się otworzyli, żebyście zobaczyli, jak jest pięknie, żebyście zobaczyli tą harmonię w relacji, żebyście starali się dostrzec piękno, które jest wokół Was. Jeżeli ludzie tutaj się dogadują między Wami, to też to zobaczcie, dostrzeżcie. Patrzcie obiektywnie na sprawę, a nie subiektywnie. No i przede wszystkim dajcie szansę na rozmowę, na negocjacje, na jakieś tu porozumienie, bo widać, że tutaj ktoś chce się dogadać, ktoś chce się porozumieć. Tutaj jest możliwość wyjaśnienia jakichś spraw, tylko po prostu od Was zależy, czy na to sobie pozwolicie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć Skorpiony, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Skorpiony. 10 mieczy i karta koła fortuny. Wszystko może się zdarzyć, tak naprawdę. Uważam, że karty Wam mówią, że jakieś zakończenie, nad którym być może będziecie rozpaczać, będzie bardzo pozytywne. Przyniesie Wam dużą zmianę, transformację. Przyniesie dużo niespodzianek od życia. Będziecie zadowoleni. Przyniesie jakąś taką zmianę, która będzie bardzo optymistyczna. Nowy początek tu się pokazuje. Karty mówią, by coś zakończyć. Zakończyć coś, co no nie ma sensu, coś, co tutaj powoduje u Was jakieś na przykład rozterki, jakieś cierpienie. No i by iść dalej do przodu, by pomyśleć o tym początku i na nim się skupić, bo ten początek przyniesie dużo jakichś pozytywnych kwestii, pozytywnych zmian. Do usłyszenia, cześć. Cześć Czelce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy. Kochankowie i trójka nowych ław. Tutaj karty Wam mówią o tym, byście wybrali, byście się na coś zdecydowali. Może chodzić o jakieś kwestie romansowe, flirtów, a może chodzić o trójkąty, tak? Trójkątne relacje i karty mówią: zdecyduj, wybierz, pomyśl nad konsekwencjami. Jeśli nie wiesz, kogo co wybrać, no to tutaj być może rozpisz sobie plusy, minusy, tak? Weź za i przeciw, rozważ wszystko. Tutaj pokazuje się dylemat w tym tygodniu. I najbardziej wskazuje na kwestię właśnie takich romansów, żeby wybrać. Natomiast, by się zdecydować. Natomiast, no wiadomo, nie każdy z Was ma jakiś tam romans, więc może chodzić o jakiś w ogóle wybór trudny, dylemat, o na przykład wybór jakiegoś kierunku, wybór pracy, może jest jakaś oferta. Może chodzić o po prostu o wyjazd. Nie jesteście jeszcze zdecydowani, gdzie byście chcieli pojechać, i tutaj się też to pokazuje. Może chodzić o kierunek jakichś studiów, może chodzić o pracę, o jakieś przedsięwzięcia. Też możecie być na takim rozdrożu, możecie nie wiedzieć, jaką decyzję podjąć. No i trudny wybór przed Wami, tak naprawdę, kochankowie, to zawsze dylematy. Natomiast no, trójka buław, powiedziałabym, że tak trochę doradza, żeby iść tam, gdzie widzicie jakiś sens, tam, gdzie widzicie, że coś może się dobrego podziać, gdzie widzicie, że no, możecie na przykład zarobić, jeśli mówimy o biznesach. Tam, gdzie jeśli chodzi o relacje, będziecie widzieć, że no, macie się ku sobie, że jednak no, tam będzie Wam dobrze z tą osobą, więc karty tak troszeczkę mówią. Natomiast zawsze pomyśleć trzeba o tych konsekwencjach tych wyborów, bo kochankowie, to jest taka karta, która mówi o tym, że
jakieś konsekwencje trzeba będzie ponieść. Właśnie swoich decyzji. Więc tutaj warto nic pochopnie, tylko warto przemyśleć i zastanowić się nad tym. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy, jakie karty się pokażą. 9 monet. No i karta 8 buław. To karty, które mówią, byście w tym tygodniu byli niezależni, byście sami podejmowali decyzje. A tak naprawdę to karty, które mówią o tym, że może się dużo dziać w tym tygodniu, że możecie podejmować szybkie, dobre decyzje. Mogą to być decyzje związane z finansami, mogą to być decyzje związane z podróżą. Więc tak naprawdę tu karty wskazują, że to od Was dużo zależy, co chcecie. Tutaj, jeśli kwestie romansowe jakieś się pojawiają, to również do Was będą należały, no, główne decyzje, bym powiedziała. Co tu robić w tych kwestiach, w tych sprawach? Czy się decydować, czy nie? Po prostu. Natomiast pokazują się tutaj kwestie niezależności, kwestie jakiegoś pędu, kwestie chęci osiągnięcia jakiegoś sukcesu, więc możecie dawać z siebie 100%. Jeśli chodzi o pracę, o zaangażowanie, ale to jest też tutaj pokazane, że cieszycie się z tego, co macie, że dzięki temu, co udało się Wam osiągnąć, możecie sobie pozwolić na, no, dużo więcej, na przykład na jakieś zakupy, możecie sobie pozwolić na to, by coś sobie zafundować, jakieś na przykład zabiegi w jakichś, powiedzmy, salonach piękności, czy też na przykład na zakup, nie wiem, samochodu, czy jakieś nieruchomości. Tutaj w każdym bądź razie, czy nawet coś dla siebie. Mam na myśli jakieś ubranie, czy jakieś kosmetyki. W każdym bądź razie karty pokazują, że dzięki Waszej zaradności, niezależności jest Was na to stać i możecie sobie w tym tygodniu na to pozwolić. Do usłyszenia, cześć. Cześć wodniki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy. As buław oraz trójka mieczy, czyli tu bym powiedziała jakieś nieporozumienia, jakieś nieszczęśliwe kwestie, w sensie nieszczęśliwy romans, flirt, coś, co się nie uda, coś, co będzie rozczarowujące, więc poznanie kogoś nie uda się, będzie rozczarowujące ta osoba. Możecie tutaj zapalić się do jakiegoś pomysłu, ale on nie przyniesie jakiegoś rezultatu, albo to będzie tylko na chwilę takie zapalenie się po prostu i tutaj jakaś porażka. Przestaniecie, nie będziecie chcieli tego realizować dalej. Więc gdzieś tutaj karty Wam mówią właśnie, że możecie się zatrzymać w połowie drogi, czy zatrzymać nawet już na początku. Fajnie zapali się jakiś pomysł, ale gdzieś tutaj coś nie będzie tak. Czy po lepszych, czy po większych przemyśleniach stwierdzicie, że jednak nie chcecie w to iść, czy nie chcecie się w coś tu angażować. Tu może się coś nie udać, więc tutaj może być właśnie jakaś relacja, może tu być jakieś spotkanie, coś może nie wyjść, ktoś Was może zawieść, pomysł może się nie udać. Tutaj może się Wam nie chcieć w ogóle. To taki tydzień może być, że się Wam coś nie będzie chciało, będziecie mieć mniej energii, coś może Was tak rozpraszać też, może Was też ktoś w jakiś sposób może dołować, czy jakaś sytuacja, którą się mocno przejmujecie, też może być taką sytuacją, gdzie nie będzie się Wam chciało, będziecie tacy apatyczni na przykład, gdzie ta energia gdzieś tak ujdzie, ale nie w tym kierunku, w którym by mogła pójść. Więc coś tu będzie takiego niejasnego, coś może się nie udać, jakaś oferta może być niekorzystna. Ja bym powiedziała, że jeśli staracie się, nie wiem, o pracę, to na przykład też tu będziecie rozczarowani, że coś się tutaj nie uda, albo po prostu nie będzie się Wam podobał szef, czy jakoś nie wiem, albo obowiązki, które macie wykonywać, może zarobki. Coś tu będzie nie do końca takiego dobrego, o, na tej zasadzie. Do usłyszenia, cześć. Cześć rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 1 do 7 lipca. Zobaczmy. Pazik kielichów i karta królowej buław. To karty, które mówią, że możecie mieć do czynienia z osobami z żywiołu wody oraz ognia, czyli rak, ryby, skorpion, ewentualnie baran, lew, strzelec.
Tutaj mogą być jakieś decyzje. I te decyzje tak naprawdę mogą dotyczyć partnera, mogą dotyczyć dziecka, możliwe jakieś oferty, propozycje pracy na przykład w tym tygodniu również. Może jakaś kobieta wam coś zaproponować, może jakieś wyjście, może to może być przyjaciółka również, więc jakieś może wspólne wyjście. Ale tutaj mogą być również kwestie zauroczenia, zakochania się. I tutaj możliwe jakieś takie rozmowy na ten temat, być może z kimś, ktoś wam może będzie doradzał, jakaś przyjaciółka też, na przykład jak się zachować tu w jakichś kwestiach. Może chodzić o dziecko, może chodzić o jakiś rozwój nowej pasji, nowego zainteresowania. Możecie się zainteresować jakąś nową ofertą czegoś i tutaj będziecie chcieli coś tu podziałać w tym kierunku, więc też tak może być. W ogóle w tym tygodniu możecie mieć do czynienia dużo z ludźmi, więc dużo rozmów, no dużo może się dziać, też aktywność jakaś, ale myślę, że będzie wam to sprawiało przyjemność, czyli jakieś decyzje, rozmowy z jakimiś osobami, to będzie bardzo przyjemne dla was, może być trochę biznesowych spotkań, no może się troszeczkę zadziać. Do usłyszenia, cześć.